Bąk, witam Państwa w programie Wolne Głosy w Telewizji Republika. I jak zwykle o tej porze mam dla Państwa pytanie, na które możecie odpowiedzieć za pomocą SMS-ów. Pytanie brzmi, czy frankowicze otrzymają realną pomoc? Jeżeli uważacie Państwo, że tak, proszę wysłać SMS-a o treści 1. Jeśli są Państwo odmiennego zdania, proszę o SMS-a o treści 2 na numer 72075. Koszt takiego SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. Witam już pierwszego gościa w Wolnych Głosach, a jest nim ksiądz prałat Roman Kneblewski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Sporo pytań do księdza związanych z Kościołem, związanych z chrześcijaństwem. Nie wiem, czy wszystkie zdołam zadać. Zacznijmy od daty, która jest datą historyczną, bo śmierć księdza Jerzego to już jest historia. Dla niektórych całkiem odległa, bo urodzili się już po tej dacie. Z jednej strony smutna i tragiczna data, z drugiej Kościół, który uznaje w księdzu męczennika, w jakiś swoisty sposób cieszy się z męczenników, tak? To jest symbol siły Kościoła. I w starej tradycji kościelnej obchodzi się Dies Nati, czyli dzień narodzin świętego, jako właśnie dzień jego śmierci. Tak jest. Doskonale pamiętam to. Wtedy byłem klerykiem, bo późno poszedłem w te księdze, 7 lat po studiach świeckich. I tak akurat się złożyło, że miałem możliwość uczestniczyć w pogrzebie księdza Jerzego. To było tak akurat po wszystkich świętych jakoś tak bezpośrednio i nas, trzech klerków, udało się do Warszawy. No tam nawet bardzo blisko byliśmy tego grobu. Ale co uważam, co warto przyswoić sobie, głęboko do serca wziąć, przesłanie księdza Jerzego, to co ciągle powtarzał. Bać się należy tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Nie można się bać mówienia prawdy, bać się tego, że jakieś tam lewackie media zaatakują na przykład, ani bać się tych, którzy się tych mediów boją, ani coś. Po prostu prawdę należy głosić, odważnie. No i drugie, nie dać się zwyciężyć złu. To jest oczywiście ze świętego Pawła, lecz zło dobrem zwycięża. To już jest niezwykle trudne, tak. Bo często, no jak przeciwstawić się złu, złu fizycznemu, tak? Podchodzi ktoś i, mówiąc brutalnie, wali w twarz, tak? To nie znaczy, że się nie bronić. Oczywiście. Doskonale to rozumiem, natomiast dostrzegam też dużą trudność, tak? Żeby nasza obrona fizyczna, która no, też się na przemocy obraca, nie weszła nam w krew, żebyśmy tego nie polubili, tej przemocy. Znaczy, dać się zwyciężyć złu... Dalibyśmy się zwyciężyć złu, gdybyśmy sami źle postępowali, ulegali tym postawom, prawda? To nie znaczy, że wola obrony musi być. Mamy się obowiązek nawet bronić, a już tym bardziej bronić naszych bliskich, tych, czy bronić się innych, sami bronić, na przykład, tak, nie oczywiście, są w stanie. Oczywiście, jak najbardziej. Na przykład bronić dzieci poczętych, a nie narodzonych, tak? I to jest nasz obowiązek. A no właśnie, w ostatni weekend miała miejsce pokuta narodowa, wielkie wydarzenie. Ponad 100 tysięcy ludzi dotarło do Częstochowy na Jasną Górę. W no, takim wspaniała wielkim sprawa. Geście tak. No, swoistego przebłagania za grzechy, między innymi te, o których ksiądz prałat tutaj wspominał, Te, które zaciągamy na siebie poprzez konformizm, poprzez poddanie się jakiemuś naciskowi tych mediów. Ilekroć patrzę na te tłumy rozmodlonych ludzi pod Jasną Górą, zastanawiam się, parafrazując wypowiedź złośliwą Stalina, ile dywizji ma papież, tak? Jaką siłę mają w tym dzisiejszym świecie, w XXI wieku, ci modlący się ludzie? To jest przeogromna, potężna siła po prostu, chociaż niedostrzegalna jakoś tam zmysłowo, prawda? My tego nie widzimy, ale to jest w wymiarze duchowym, to jest potężna broń, prawda? Tu się toczy wojna po prostu. I ci wszyscy ludzie, którzy tam na Jasnej Górze uczestniczyli w modlitwie przebłagalnej za grzechy narodu, po prostu podjęli wyzwanie i toczyli wojnę, ale wojnę sprawiedliwą właśnie, wojnę o dobro naszego narodu. I tu jestem pełen optymizmu, mam taką wielką nadzieję, że dzięki właśnie takim postawom, dzięki podejmowanej pokucie, dzięki uznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszym Królem i Panem, takim bezwarunkowo, w każdej dziedzinie, również w wymiarze politycznym, że dzięki temu wszystkiemu rzeczywiście spełnią się obietnice, które dane nam są naszemu narodowi warunkowo,
i odrodzi się Wielka Polska wspaniała jeszcze. Proszę księdza, przy ostatniej wizycie w Telewizji Republika pojawiło się pojęcie nowej ewangelizacji, ale nie starczyło już czasu, żeby to pojęcie rozwinąć. Nawiązałbym do tego pojęcia i od razu zadał pytanie w związku z narodową pokutą. Czy tego rodzaju działania mieszczą się w szeroko rozumianej nowej ewangelizacji? No nie, to nie jest nowa ewangelizacja, to jest jak najbardziej stara bardzo praktyka, ale pokuta jest rzeczą bardzo ważną, prawda? My popadliśmy współcześnie w coś w rodzaju debilizmu ascetycznego. To znaczy po prostu, jeśli chodzi o sprawy ascetyczne, opanowanie nad sobą, umiejętność wyrzeczenia, podejmowania właśnie czynów pokutnych, to gdzieś tam większość się plasuje tak na poziomie rozwoju dziecka uczęszczającego do czwartej klasy szkoły podstawowej, prawda? Że nie są zdolni podejmować bardziej skomplikowanych działań ascetycznych? Współczesnym człowiekiem często rządzą dwa misie. Mi się chce i mi się nie chce. I to jest bardzo slogan niewola. Jeśli już chodzi o nową ewangelizację, ja ostatnio, właśnie jak mówiłem, to zdążyłem powiedzieć, że wiele się mówi na temat nowej ewangelizacji, a ja zamiast gadać, wolę robić. Czyli? No, prowadzę przede wszystkim wideoblog taki na YouTubie Tuba Cordis. I tam już jest tych filmików jest co niemiara. Co tydzień wrzucam w sobotę nowy jakiś filmik. W międzyczasie też jeszcze są katechezy dla dorosłych. Są inne czasami takie pojawiają się. Także tego jest multum. I to można sobie tam wybrać, na przykład poszeregować. Tam są takie różne możliwości. Daje właśnie YouTube, że można od najstarszego, od najnowszego albo najpopularniejsze filmiki. Najpopularniejsze to są takie gdzieś ponad... Prawie 45 tysięcy odsłon ma na przykład filmik, czy Pan Jezus i Matka Boska byli Żydami, gdzie ja po prostu wyjaśniam... Akurat oglądałem ten filmik, że tam często popełnia się pewien błąd ahistoryzmu, 2000 lat temu to nie to samo, co dzisiaj. Akurat dość dobrze pamiętam ten wykład księdza. No i drugi z kolei to jest kit na spowiedzi, czyli po prostu na temat spowiedzi. Rzeczy, które ludzi niepokoją często, a jakoś nie mają tej siły przebicia, czy nie mają odwagi podejść do księdza, zapytać się. I staram się te rzeczy wyjaśniać. Prawda? One są bardzo potrzebne penitentom, spowiadającym się. Na przykład są natręstwa, które dręczą ludzi. Albo powiedzmy spowiadają się ludzie z emocji niepotrzebnie, a z kolei zapominają o czymś wiele ważniejszym i tak dalej. Więc ja te rzeczy tłumaczę. No i staram się, to jest nie tylko ewangelizacja, to są czasami moje kazania, czasem jakieś inne wypowiedzi, czy to w kościele, czy w domu, czy w plenerze, czy gdziekolwiek. I tam jest i kulturalizacja, i podejmowanie tematów jakichś społecznych, tam historycznych i tak dalej, ale głównie jest to właśnie ewangelizacja i wbrew temu, co twierdzą, co po niektórzy, filmiki, które, czy kazanie moje na przykład sprzed roku, za które spotka mnie atak ze strony, straszny atak, to ponownie po roku jeszcze wygrzebane i tak dalej, to jest czystej wody ewangelizacja właśnie. To nieprawda, że to jest polityka zamiast głoszenia Ewangelii. Nie, to jest Ewangelia. Ja tam mówię o porządku miłości. Tego uczy Pan Jezus w Ewangelii właśnie. Pan Jezus zresztą bardzo mocnych słów używa. Mówi, nie godzi się zabierać dzieciom, a dawać psom. To dopiero był ośrodek do monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. Tam miał co do roboty, jakby Pan Jezus tak powiedział dzisiaj, prawda? No wiele fragmentów Pisma Świętego nawet miłości. Się sugeruje, że należałoby je przeredagować, bo nie dostają do naszych czasów. Tak twierdzą lewicowe ośrodki. No i potem te filmiki proszę też... Proszę księdza, bo słucham księdza i powiem, że sporo księdza wypowiedzi na YouTubie oglądałem, słuchałem bardzo uważnie, ale czy to nie jest tak, że one trafiają do osób już i tak przekonanych? Że to są osoby, które się utwierdzają w poglądach. W związku z tym ta ewangelizacja, można powiedzieć, no, jest zamknięta w pewnym kręgu ludzi, którzy i tak już swoje wiedzą. Natomiast jak przebić się do tych osób, które włączają sobie zupełnie inne filmiki na YouTubie, które też są im tam zupełnie coś innego. Tak, i tu odpowiadam. Owszem, znaczną część stanowią takie osoby, które rzeczywiście, no, dla których to jest balsam w serce, że ktoś tak samo myśli i mówi to o tym głośno. Tak? No, tak. I takie osoby
ogólnie zatrzymują na ulicy, w różnych miastach, nawet za granicą, prawda? Jakieś takie, no, a ksiądz Kneblewski, ja znam księdza z internetu, prawda? I tam dziękują za te filmiki. Ile ja już miałem listów, maili rozmaitych, prawda, z podziękowaniami, że ktoś, że to komuś pomogło w rozwoju życia duchowego, że ktoś się dzięki temu nawrócił, albo jakieś powołanie się zrodziło i tak dalej. No więc, no, Bogu niech będą dzięki, tak? Ale są też inne przypadki. Na przykład ktoś niedawno zamieścił na Glorii mój filmik, właśnie ten wspomniany, i z komentarzem, czyli Kneblewski do końca oszalał, tak, na przykład. Czyli ktoś, kto jest wrogo ustosunkowany, komu się to nie podoba, ale udostępnił z komentarzem złośliwym, a tam się pojawiają pod tym komentarze z kolei, że ktoś, o, zobaczył, posłuchał i zainteresował się moimi wypowiedziami i już odkrył ten wideoblog na przykład dzięki temu. Więc to czasami przysparza reklamy, przysparzają ci właśnie przeciwnicy, a im samym też to daje coś do myślenia. Sądzi ksiądz, że dotrze, tak, że jest w stanie słowo dotrzeć do pewnej kategorii ludzi, to w Polsce być może jest nawet, tak, parę milionów, które ma kompletnie inne poglądy. Panie redaktorze, jak ostatnio był ten atak taki, na, powiedzmy, z racji tego kazania sprzed roku, tak? Kazanie przypomnijmy sprzed roku, może tak, nie, ale szczegół. Po prostu chcę powiedzieć, tak, chcę powiedzieć tylko to, że to mi przysporzyło, znaczy moim, temu mojemu kanałowi przysporzyło niesamowicie oglądalności. Podskoczyła oglądalność. I teraz tak, komentarze w takich wcale niekatolickich bynajmniej, niekatolickich nie mediach, takich jak powiedzmy tam Onet, czy jakieś tam inne. I komentarze są, powiedzmy, z wdzięcznością po mojej stronie, tak? I to takich ludzi, którzy z Kościołem niewiele mają wspólnego, no ale po prostu też są przeciwni temu, żeby przyjmować jakieś kwoty tam tak zwanych uchodźców czy coś takiego. Im się to podoba i zaczęli oglądać. W ten sposób też się niechcący, w cudzysłowie, prawda, ewangelizują. Oni docierają do tego i zaczynają słuchać, oglądać. Tak samo jak jest wiele osób, które na przykład słucha wcale nie katolików, którzy słuchają Radia Maryja, czy oglądają telewizję Trwam, po prostu zaczyna ich to jakoś fascynować i w ten sposób docierają do nich pewne treści. No bo jest to inne medium, w których mogą usłyszeć inne rzeczy niż w tak zwanych mediach głównego nurtu, niekoniecznie podzielając wszystkie zdania tam wypowiadane. Rozumiem zatem, że nowa ewangelizacja to są także nowe technologie, to jest internet. Jak najbardziej. To jest tak narzędzie, którego nie wolno po prostu zaprzepaścić, uważam, tak? Więc to jest ten właśnie wideoblog, następnie Facebook, który jest niestety lewackim systemem totalitarnym. To przecież ja jestem częściej blokowany, banowany na tym Facebooku niż nie, tak? Ostatnio. I to działa na zasadzie przedziwnej po prostu. Czasami nie wiadomo w ogóle, o co chodzi nawet. A z kolei tam Che Guevara nikomu nie przeszkadza, tak, czy jakieś bluźniercze treści. Tak, no właśnie, no tak jest. Ale nie mniej. Coś takiego by się przydało, żebyśmy, przecież Polak potrafi, coś takiego własnego zrobić, bo to jest bardzo dobre też medium i narzędzie. Do młodego człowieka na przykład nie dotrę z literaturą jakąś papierową. W wersji elektronicznej dłuższego pasusu też nie przeczyta na ogół. Przeciętny, tak, są wyjątki oczywiście. Natomiast co? Filmik kilkuminutowy, zdjęcie z opisem jakimś takim, który zastanowi, może dotrze potem do źródeł, choćby na początek do Wikipedii. Byle zainteresować na początku. Tak, oczywiście. Ludzie mają własny rozum i powinni robić z tego rozumu użytek. Bardzo dziękuję księdzu za wizytę w Telewizji Republika. Ksiądz prałat Roman Kneblewski był naszym gościem. A za chwilę już w Telewizji Republika w wolnych głosach pan Paweł Kobyliński, poseł partii Nowoczesna.